I przenosimy się za granicę. Paryż i Berlin chcą ożywić współpracę, która ma być ważna dla Europy. Prezydent Francji od wczoraj gości w Niemczech, które obchodzą 75. rocznicę uchwalenia konstytucji. Jestem zaszczycony, że mogę przywitać przyjaciela. To pierwsza od 24 lat oficjalna wizyta prezydenta Francji w Niemczech. Nie oznacza to, że relacje między oboma państwami są napięte, wręcz przeciwnie. Czołowi politycy Francji i Niemiec spotykają się bardzo często w różnych formatach. Rozmowy obu prezydentów mają ważny kontekst europejski, mówił prezydent Niemiec. Przyjaźń francusko-niemiecka ma znaczenie egzystencjalne dla naszych krajów, a także dla Europy. Francja i Niemcy nadają ton w Unii Europejskiej, narzucają pozostałym państwom kierunek zmian, zwłaszcza tych dotyczących gospodarki. Powiedzmy Europie i światu, że ta para państw nie jest ani stara, ani młoda. Jest żywa, wymagająca, ambitna dla naszych dwóch krajów, ambitna dla naszej Europy. Paryż i Berlin dążą do stworzenia superpaństwa unijnego. Prezydent Emmanuel Macron przedstawił już wizję wspólnej polityki. W 2017 roku mówił, że Europa nie może umrzeć. W Berlinie przyjęto te słowa z dystansem. To Niemcy chcą grać w tym tandemie pierwsze skrzypce i pokazują swojemu partnerowi miejsce w szeregu, podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Szantażują Francuzów różnymi rzeczami. Francuzi na przykład notorycznie łamią pewne procedury dotyczące zadłużenia wewnętrznego w kontekście waluty euro. Między oboma sojusznikami dość często dochodzi do sporów. Francuzi chcieli wysyłać wojsko na Ukrainę, co spotkało się z dezaprobatą Niemiec. Spór dotyczy także energetyki. Francuzi chcą opierać ją na atomie, Niemcy na wiatrakach i fotowoltaice, zauważa politolog dr Marcelin Burdelski. Francja ma samodzielność energetyczną. 60% energii elektrycznej we Francji pochodzi z energii z elektrowni atomowych. Niemcy i Francja chcą zdominować pozostałe państwa europejskie, ale nie tylko. Jedni i drudzy zmierzają do wypchnięcia Ameryki z Europy i przywrócenia strategicznego sojuszu z Rosją i z Chinami. Wizyta Emmanuela Macrona w Berlinie odbyła się na 2 tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W obu krajach partie rządzące są w kryzysie i nie cieszą się znaczącym poparciem społecznym.